Шлея з тим чекання. Жерне губець мови вичудаво знову збіжемо. Зара! Шлешке! Ні, хто шла Зара. То вожеша і то вожешки. Отвірам посідання місцевого активу фронту народового з таким порядком денним. По перше, була би активність на базі культури і освіти, значить в нашій всі. А по друге, вольні внески. То що я розбив? От і вимишив ті культури святати. Ви не мислите собі, що культура і освіта, що то псу не буде вчитися. Ну, видите, товариші, в давній буржуазії ані в голові було трошечі о нас, хлопів, ніби на базі цієї культури. Ну, то значить, тримала нас та буржуазія в темноті несвідомості, як барани. А діж, мої кохані, наша влада людова стара ще, а жебишми мєлі культуре, умєлі і читать, і писать, впровадна навіщ гігієне, а індустріалізація, електрифікація, емансипація і інне ще культуральне речі. То ваш шмачок на космос. Значи ще, веде мене. To tak myślę sobie, że jakby tu, no, że nam trzeba działać względem tej kultury i oświaty, tak? Że kultura i oświata zeszły u nas ostatnio na psy. No pytam was, towarzysze, jakże będzie z tą naszą socjalistyczną gospodarką, jeśli nie będzie u nas tej oświaty? Macia, o co tam tu nie myli? Odkąd się przyjęli tu partii, leje się się po senio. Lepiej tak się nawróć, a potem nawróć. Nie? Lepiej byś opowiedział, gdzie są spółdzielcze pieniądze. Gdzie są pieniądze? A co mam powiedzieć, ja już nie wziąłem? No, kur, do jasnej cholery. Czy my jesteśmy na zebraniu, czy w gospodzie? Rozprawiamy teraz o kulturze i nauce. Rozumiecie? A nie o jakichś finansowych ubytkach. Towarzysz Maciek ma głos? Mów dalej, Maciak, i nie zwracaj uwagi na nikogo. Aha, a więc odpowiedzmy sobie szczerze, towarzysze, kiedy my się raz ostatnio odświeżali kulturą? No kiedy? A miałeś rok czasu temu, kiedy przyjechali do nas sąsiedzi z Głuchej Górnej i grali na harmonii i tańczyli koła. Nic, a wypadałoby i u nas wymyślić jaką imprezę, no. Jakieś przedstawienie, nie? Nie trzeba nam przedstawień! My i bez przedstawień wiemy, co to was. Póki się szlosie zadebował, jakoś nie myślę o przedstawieniach, co? Ciągnie na tym gacie, Maciak, a potem gazem rzeki będą. Diabli! Czy my się po to zebrali, żeby jakiegoś reakcyjnego szczekania słuchać? Chce nas przedstawienia? Chce! No to trzeba przygotować i koniec! A jak się to wrogom ludu nie podoba, to pies im mordę liza. Słyszeliście, co powiedział to wasz sekretarz? Dobra, dobra! Jak i tak będzie, bo będzie tam jej. Powiem mi, kto się nimi zajmie. Trzeba by ludzi misiemnych i kulturalnych to je przysposobią. Co wejdą na scenę i pokażą jak należy. Teraz mi dłużiec, skórnik wziąć. Ludzi znajdziemy. A my to co, towarzysze i towarzyszki? Jak trzeba będzie, to sam na scenę wyjdę. O, dawaj! A poszła, bo nie umiesz kalić. A przedstawienie przygotuje towarzyszka uczycielka. On jest nami najbardziej uczona. Nie, nie, towarzysze, proszę was, dajcie mi spokój. Nigdy tego nie robiłam i nie potrafię. Towarzyszko, uczycielko,
Nie włączacie się ostatnio do pracy społecznej. W porządku, towarzysze, przyznaję, że ostatnio za bardzo przejmuję się sobą. Proszę o głos! Towarzysz Kurina ma głos. Towarzysze i towarzyszki! Wszyscy wiecie, że ja tam ani uczony, ani wykształcony. Ale 2 lata temu byłem w stolicy. Posłał mnie tam towarzysz przewodniczący, żeby sprzedał 200 hektolitrów wina w spółdzielni. A ja to wszystko załatwił, a i podpisał to, trzeba było podpisać, to któryś towarzyszy podchodzi do mnie i mówi tak. No towarzyszu, pójdziesz z nami wieczorem do teatru. Idź ty. A teatr to taka ogromna chałupa. Gdzie co wieczór przedstawiają, tak jak u nas, święta narodowe. I bardzo poszedłeś? No poszedł, poszedł. Jak miałem mieć, jak mi człowiek grzecznie prosił. Poszedłem razem z nimi. Ludzie moi! Co tam za cuda? Światła tyle, co jasny dzień. O, taka elektryfikacja. Cuda tyle, to jakby 3 się spędził. No, a potem, jak podnieśli do góry takie czarne prześcieradła, to z nim przepadnie. A jak się nazywało to przedstawienie? Czekaj, 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 czekaj! Coś mi się odmyka! Zara, zara! Zara! O! 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 Omlet! Omlet! Nie omlet, tylko Hamlet! Omlet czy Hamlet? Jak zwał, tak zwał. I proszę ja was, widziałem to przedstawienie i chciałem przedłożyć, czy i my by u nas takiego Hamleta nie dali? Co? Wystawić Hamleta? No. Sami nie wiecie, co gadacie. Nie tak ostro, towarzyszko uczycielko. Towarzysz Simurina zgłasza tylko wniosek. A my tu są po to, żeby przedyskutować. Ja to myślę, że Simurina musi nam w kilku słowach przepowiedzieć. O co w tym przedstawieniu chodzi? A czemu nie? Opowiem, opowiem. To było tak. Najpierw na scenę wyszło pełna luda. Bo przybrani byli ni za chłopów, ni za baby. Sam diabeł by nie odgadł, czy w gaciach byli, czy bez gaci. A potem zaczęli krzyczeć, drzeć się. Potem doszło do silnej bijateki. Jak wstałem z krzesełka, żeby pójść do domu, na scenie zostali sami nieboszczycy. Czekaj, czekaj, bajesz, bajesz, a kupy się nie trzyma. Słuchaj, po kolei trzeba. Na ten przykład tak. No i sam przód towarzysze było to, później to, a później tamto. O no, no, tak, to najpierw na scenę wyszedł król. Od dawno król. No, tak i za socjalizmem. No. I ten ci król podniał bramę. Wróg ludem z niego. Poczaj dusza, no taka czarna reakcja. I pewnej nocy, jak Hamlet spał, to przyszedł do niego ten król, nalał mu do ucha jakiego paskudztwa, pokaratował go nieźle i utropił na miejscu. No tak, a potem zaczął przystawić się do jego baby. Wdowy. No a baba pies go prącał. Najpierw udawała, że jej wieczkę nie podnoszę. Raz, dwa ciągnął ją pod pierzynę i na drogi dzień się ożenili. Ale ci żadną się byk przydusił. Ty się kobieta zabije żabę, jak ciebie diabli wezmą? Tak to jest, bracie. Nie ma cnotliwej baby. Jak ją najdzie, to i zrachcią się. A kiedy Hamlet zorientował się, że tak już nie żyje, no Matola zaczęła się kurwić, martwił się biedak strasznie. W pewnej nocy, chodząc po zamczysku, lamentując strasznie to za to, kazało mu się jakieś widmo, czy straszyło? A Hamlet, godzina, powiadam wam, wystraszył się całkowicie. To straszydło zagadało do niego. Nie, myślał, nie! To ja, tak. Co go to utropił ten łajdak? No, znaczy się twój stryk. I powiedział mu wszystko, co i jak było. A